widać, niemożliwe czasem się udaje. Paweł Kasprzak dla Obywateli News. Zwykle w tym miejscu mówiłem, że to jest codzienny komentarz dnia dla Obywateli News, no ale dzisiaj tego powiedzieć mi nie wypada, ponieważ no, jesteśmy po bardzo długiej przerwie w realizacji tego cyklu codziennych komentarzy. Ta przerwa wynika z technicznej awarii, z którą nie umieliśmy sobie poradzić z powodów, no co tu kryć, finansowych. Natomiast jak Państwo widzą, no przynajmniej część z tych kłopotów jest już za nami i dzisiaj mogę jako taka odpowiedzialnie powiedzieć, że w drugiej połowie stycznia na naszym YouTube'owym kanale zobaczą Państwo coś, co przynajmniej trochę przypomina normalną telewizyjną ramówkę. Dzisiejszy komentarz natomiast no nie będzie komentarzem dnia, ponieważ jest Sylwester i to jest czas na noworoczne postanowienia, no i na podsumowanie tego roku, który jest za nami. Zapraszam. Ten rok przyniósł tak bardzo wiele, tak bardzo różnych wydarzeń, że prawdopodobnie z powodu tej różnorodności większość z nas z ogromnym trudem przypomniałaby sobie choćby to, że w tym roku końca dobiegła kadencja pani profesor Małgorzaty Gersdorf, pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Ona ten sąd opuszczała w cieniu pandemii. Również w cieniu pandemii kończy się kadencja pana profesora Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich. Tu co prawda bój jeszcze trwa, no ale niewątpliwie nie jest to wesołe wydarzenie. Pośród tych wielu wydarzeń rozczarowujących no, należy odnotować też te rozwiane złudzenia i nadzieje związane z Senatem. Senat, jak wiemy i widzimy to dzisiaj bardzo wyraźnie, nie stał się żadnym takim ośrodkiem działania skonsolidowanej i świadomej swych celów i zamierzeń opozycji. Nie stał się również tym, na co bardzo liczyliśmy, tym takim elementem ustrojowym, który wpłynie na poprawę jakości funkcjonowania państwa albo przynajmniej na zatrzymanie psucia do reszty jego standardów. Nic takiego się nie stało. Ta demolka standardów parlamentaryzmu postępuje w najlepszej i takim prawdopodobnie najbardziej widocznym dla nas i takim gorzkim znakiem było to słynne głosowanie w sprawie podwyżek dla parlamentarzystów. Ono co prawda zostało zatrzymane w Senacie, ale stało się to na skutek no raczej jednak nie refleksji senatorów w Izbie Refleksji, ale na skutek dosyć powszechnego i głośnego oburzenia społecznego w naszych opozycyjnych czy też demokratycznych szeregach. Mało kto zwracał wtedy uwagę na to, że no, czy poza samym skandalem przyznawania sobie podwyżek w obliczu nadciągającego kryzysu, no kto wie, czy nie donioślejszym skandalem, moim zdaniem tak właśnie było, było całkowite pogwałcenie procedur prawidłowej legislacji, czy też w ogóle procedur prawidłowego głosowania. No i to było jedno z tych głosowań, przy których no, opozycja jakoś nie protestowała przeciwko łamaniu zasad stanowienia prawa i łamaniu zasad konstytucji. Takich głosowań było więcej. Część z nich popieraliśmy i zupełnie nie zwracaliśmy uwagi na to, że również wtedy gwałcono polskie prawo, kiedy uchwalano piątkę dla zwierząt. Ona nam się podobała i dlatego byliśmy w stanie to obejście procedur zaakceptować. To również miało miejsce przy wydarzeniu no, prawdopodobnie najpoważniejszym co do konsekwencji w tym roku. Mam na myśli oczywiście głosowanie prezydenckie. My nie tylko przegraliśmy te wybory, ale też zgodziliśmy się na wielokrotne zmiany kodeksu wyborczego w trakcie wyborów. Zgodziliśmy się na wymianę jednego z kandydatów w trakcie wyboru. Mam oczywiście na myśli Małgorzatę Kidawę-Błońską i Rafała Trzaskowskiego. No i też poza takim zażenowaniem, które zaczyna wśród polityków opozycji budzić nasze gadanie o konieczności obrony konstytucyjnej ortodoksji, no to to głosowanie prezydenckie jest wyrazem jeszcze innego zjawiska. Czyli kiedy podejmowano tę decyzję o tym, żeby wymienić kandydata, to równocześnie odrzucono ofertę Gowina, który
no, który w skrócie mówiąc proponował złamanie pisowskiej większości. Coś, o czym dzisiaj mówimy, marząc o takiej możliwości, o możliwości przeciągnięcia paru pisowskich parlamentarzystów na opozycyjną stronę, co umożliwiłoby być może stopniową, a być może szybko postępującą zmianę władzy. No, z taką możliwością mieliśmy do czynienia już w maju tego roku i tę możliwość odrzuciliśmy. Przecież nie dlatego, że ktokolwiek liczył na to, że Rafał Trzaskowski jest w stanie te wybory wygrać, bo kiedy te decyzje podejmowano, to takich nadziei nie mieliśmy. Ona wybuchła potem wraz z entuzjazmem społecznym ujawnionym przy zbiórce podpisów dla kandydującego Trzaskowskiego. Niemniej jednak liczysz na to, że te niekonstytucyjne, co należy podkreślić z całą mocą, wybory da się wygrać, było i tak w dalszym ciągu sporą naiwnością. Prawdziwą stawką w tej grze ze strony startujących, no wszystkich opozycyjnych kandydatów, była poprawa ich notowań na politycznym rynku. Lewica chciała poprawić swoje notowania, a przecież nikt nie liczył na to, że Robert Biedroń jest w stanie te wybory wygrać. No, podobne były motywacje Władysława Kosiniaka-Kamysza i jak sądzę również Szymona Hołowni, który prawdopodobnie chciał po prostu policzyć się, jak to zwykle bywa, zwłaszcza w tego rodzaju wyborach. No dziś już wszystkie znaki na tym politycznym firmamencie pokazują, że nie ma żadnej determinacji do przejęcia władzy, choć ona, jakby nie patrzeć, niemalże pcha się nam w ręce. I ta niechęć, można ją nazwać kunktatorstwem, ta niechęć jest zrozumiała, to jest dosyć rozsądne, przecież nikt przytomny nie będzie chciał brać wraz z władzą również odpowiedzialności za to państwo w tak opłakanym stanie. Nikt rozsądny nie może liczyć na to, że ta władza okaże się trwała i zachowa się we wdzięcznej pamięci wyborców z powodu sukcesów, które osiągnie, bo to będzie koszmarnie trudne. No, powody tej niechęci do przejmowania władzy są najzupełniej zrozumiałe. No, ale też trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że w sytuacji, kiedy państwo się wali, a ludzie umierają całkiem po prostu i grozi nam wszystkim niewyobrażalna zapaść gospodarcza, no, tolerowanie tego wszystkiego i nie podejmowanie żadnych działań zmierzających do tego, żeby za stan polskiego państwa wziąć prawdziwą odpowiedzialność, jest zaniechaniem całkiem po prostu zbrodniczym. No i oczywiście ten rok przyniósł coś, czym do dzisiaj żyjemy, to znaczy zamach na resztkę praw kobiet i tę ogromną determinację i mobilizację obywatelskiego ruchu, ruchu kobiet tym razem, który podjął walkę. Prawdopodobnie jest to największa tego typu mobilizacja i prawdopodobnie ona, poza wewnętrznymi, własnymi kłopotami Prawa i Sprawiedliwości, powoduje to, że jeśli kiedykolwiek było możliwe, że władza PiS upadnie po 2015 roku, to najbardziej prawdopodobne wydaje się to właśnie dziś. Więc te znaki czasów, te takie najbardziej wyraźne cechy tego mijającego właśnie roku, to oczywiście tragiczna pandemia, to oczywiście przegrane wybory prezydenckie, to upadek do reszty standardów konstytucyjnej przyzwoitości również w naszych opozycyjnych szeregach niestety. To jest wreszcie niechęć opozycji do odegrania jakiejkolwiek aktywnej roli i wzięcia odpowiedzialności za walące się polskie państwo. To jest niechęć opozycji do przejęcia władzy. No i to jest wreszcie ta rosnąca rola ruchu obywatelskiego, buntu, którą demonstrują kobiety. Wszystkie te elementy będą miały zasadnicze znaczenie, kiedy pomyślimy sobie o naszych noworocznych postanowieniach. Więc czego można sobie życzyć na ten nadchodzący rok 2021? No, wypadałoby raczej pomyśleć o postanowieniach na ten nowy rok, bo wydaje się, że bardzo wiele jest do zrobienia. A w zeszłym roku, w tym mijającym roku, my, obywatele RP, próbowaliśmy domagać się od opozycji wystawienia wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich najpierw. Nic z tego.
staliśmy z pikietami pod budynkiem Sejmu, oczywiście bez żadnego rezultatu. Potem domagaliśmy się zbojkotowania tych niekonstytucyjnych wyborów, też nic z tego. Potem, kiedy te wybory już się odbyły i nadchodziła kolejna fala pandemii, domagaliśmy się takich bardziej ofensywnych działań od opozycji i zwłaszcza od senackiej opozycyjnej większości, które by pokazały pisowskim wyborcom opozycyjną ofertę pokoju niezbędnego na czas pandemii i myślę sobie, że oczekiwanego przez wyborców Prawa i Sprawiedliwości nawet bardziej niż przez nas, bo ci ludzie są przerażeni, widząc, że to ich wódz Jarosław Kaczyński pcha ich do zupełnie niepotrzebnej wojny, kompletnie nie zajmując się tym, co w dobie pandemii jest również dla nich najważniejsze. Jest jasne, że ta oferta, ta gałąź oliwna byłaby odtrącona przez Kaczyńskiego, ale to on zapłaciłby z tego powodu ogromną polityczną cenę. Domagaliśmy się również od opozycji, od senackiej większości podjęcia jakichś bardzo konkretnych, konstruktywnych działań wobec pandemicznego zagrożenia, obserwując ze zdumieniem, że to nie żaden polityczny ośrodek władzy, ale pewien 19-latek zbierał uparcie jedyne pełne i wiarygodne dane, informacje na temat pandemii koronawirusa. No, nic takiego się nie stało. Tak? Te wszystkie nasze żądania wspólnych list, prawyborów, wyłonienia jakiegoś akceptowanego przez wszystkich przywództwa na opozycji, podjęcia przez opozycję jakichś ofensywnych działań, wszystko to na nic. Więc wydaje się, że tym, czego Polsce potrzeba dzisiaj, jest ktoś taki jak Adam Michnik w 1989 roku, bo on był wtedy w stanie wypowiedzieć owo słynne wasz prezydent, nasz premier i to się stało. No, nie ma dzisiaj żadnych takich Adamów Michników, którzy mieliby aż taki wpływ na rzeczywistość, a wydaje się, że oczywiście są potrzebni. Wydaje się jasne, że nie ma co ich szukać wśród politycznego establishmentu czy wśród polityków partyjnej opozycji. No, taka sprawcza siła może pochodzić wyłącznie od tych ruchów protestu, od tych ruchów obywatelskich, do których wszyscy się zaliczamy, czy ogólnie mówiąc, do społeczeństwa obywatelskiego. No więc czym w tej smutnej i bardzo trudnej sytuacji zamierzają zajmować się obywatele RP? No tym, co zwykle, waleniem głową w ścianę. Chcemy mianowicie jednak pracować nad tym, by w nadchodzących wyborach parlamentarnych, wszystko jedno, kiedy one nastąpią, wystartowała ze strony opozycji wspólna lista z programem konstytucyjnej reformy państwa, a nie z żadnymi PR-owymi pakietami wyborczych szóstek, czy piątek, czy dziesiątek, jak to zwykle nam się w wyborach obiecuje. Chcemy pracować nad powołaniem takiego rzeczywiście ogólnospołecznego ruchu wyborczego, który by wywarł skuteczną presję w celu skrócenia kadencji parlamentu. Uważamy, że należy rozpocząć zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum domagającego się skrócenia kadencji parlamentu. Nie interesuje nas to, że to referendum oczywiście nie będzie miało żadnej mocy wiążącej. To referendum jest w stanie zmobilizować świadomy swych politycznych celów ruch obywatelski. Może doprowadzić do tego, że we wszystkich polskich miastach, miasteczkach i gminach powstaną komitety wyborców zdolne artykułować swoje polityczne postulaty, że ten ruch obywatelski będzie w stanie wyłonić właśnie zjednoczone przywództwo politycznej opozycji, to przywództwo, którego nam dzisiaj brakuje. Zająć się chcemy również rozmaitymi konkretnymi sprawami, którymi zająć się dzisiaj można by było i ze wszechmiar trzeba. Trwa wojna o aborcję. Wiadomo mniej więcej, jak te wojny rozstrzyga się w cywilizowanym świecie, na przykład w Irlandii. Wiemy dzisiaj, że już dziś
Senat Rzeczpospolitej mógłby na przykład powołać panel obywatelski właśnie na irlandzki wzór, który wypracowałby rekomendacje dotyczące pożądanego prawa aborcji oraz sposobów jego wdrożenia, czy też zakończenia tej wojny o aborcję, której jesteśmy świadkami i uczestnikami. No w skrócie mówiąc, Senat nie chce, spróbujemy panel obywatelski w tej sprawie zrobić. Nacisk na demokratyzację procedur wyborczych, ten, który zamykał się w postulacie praw wyborów między partiami formułowanym przez obywateli RP, chcemy wzmóc, poszukując już dzisiaj tych kandydatów chcących startować w wyborach do Senatu i Sejmu, zwłaszcza do Senatu, którzy zechcą zasilić obywatelskie listy. Zamierzamy takie listy zacząć przygotowywać i je wystawiać. Choćby po to, by osiągnąć to, co sam próbowałem bezskutecznie osiągnąć w trakcie startu własnego do Senatu, bo poniekąd przeciwko Kazimierzowi Ujazdowskiemu, choćby po to, by wymusić debatę i wybór tego kandydata, który byłby właściwy. Więc już dziś apelujemy do aspirujących polityków, łącznie z tymi politykami, którzy dzisiaj pełnią te funkcje, by zechcieli raczej przystać do list obywatelskich, niż przyjmować ofertę biorących miejsc ze strony kierownictw własnych partii. Chcemy prowadzić już dzisiaj cały szereg konkretnych działań, takich zmierzających do odwojowania tego wszystkiego, co PiS i jego poplecznicy nawywijali w całej Polsce, na przykład strefy wolne od LGBT, panele obywatelskie, debaty obywatelskie i referenda powinny wykazać delegitymizację tych organów władzy samorządowej, które te haniebne uchwały miały czelność podjąć. Jesteśmy absolutnie przekonani, że bardzo łatwo będzie pokazać, że wyborcy nawet w najbardziej konserwatywnych regionach Polski nie są za tym, by eliminować osoby LGBT z życia publicznego, pozbawiać je możliwości awansu karier, czy też doprowadzać do tego, że one będą bite i represjonowane, poniżane bezkarnie. No i wreszcie, jak powiedziałem, chcemy pracować nad projektem obywatelskich mediów, uważając, że on jest bardzo pilnie i krytycznie potrzebny, nie tylko dlatego, żeby się skutecznie przeciwstawiać pisowskiej propagandzie, to jest jasne, ale również być może nawet przede wszystkim po to, by stworzyć platformę takiego myślenia o programie dla Rzeczpospolitej, o programie Obywatelskiej Republiki, w której argumenty leżą na stole, a nie gdzieś schowane pod nim albo ukryte za zamkniętymi drzwiami partyjnych gabinetów. To jest fundamentalnie ważne, byśmy stworzyli obywatelski ruch świadomy swych politycznych celów i zdolny żądania ich realizacji od swoich reprezentantów. Nad tym będziemy pracować w tym nowym roku, waląc głową w tę ścianę w nadziei, że ją wreszcie skruszymy. I to jest taki los rewolucjonisty, bym powiedział, który właśnie na waleniu głową w ścianę polega, który jest pasmem zniechęcających, niekończących się porażek, bo rewolucjonista wygrywa tylko raz i wtedy może wrócić w spokoju do domu, kończąc swoją rewolucyjną działalność. I tego na ten nowy rok sobie samemu oraz moim przyjaciołom z Ruchu Obywateli RP oraz zaprzyjaźnionych z nami innych ruchów obywatelskich najserdeczniej, z całego serca życzę. Państwu wszystkiego dobrego, czego tylko sobie zamarzycie w tym nowym 2021 roku, który oby był lepszy niż ten, który właśnie się kończy. Dziękuję bardzo.